Nawet będzie nas widać. Hejo, hejo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie. I to będzie, kochani, film drogi. Znaczy tani, ale drogi. Wiecie, o co chodzi, bo dzisiaj właśnie co robimy? Jedziemy nad morze. Do Krynicy Morskiej, kochani. Oczywiście w gości nie jedzie się z pustymi rękoma. My też oczywiście takie upominki dla Grażynki, naszej kochanej, mamy. Tutaj wam też pokazujemy. No i co, Edytko, przed nami 620 kilometrów. 620 kilometrów. Długa droga. Oby bezpiecznie, oby wszystko było fajnie. Zobaczymy, co się da zgrać po drodze. No i właśnie to będzie taki film drogi. Mamy nadzieję, że coś ciekawego będzie. No dla nas też. W tamtych rejonach nie byliśmy chyba. Ja byłem raz, ale to było dawno, dawno temu i nie pamiętam, więc to wszystko dla nas będzie nowe. Wszystko będzie dla nas nowością. No i też będziemy bardzo podekscytowani. 620 kilometrów. Wsiadajcie, zapinajcie pasy. No i ruszajcie razem z nami. Jesteśmy na stacji. Wyruszamy 4:30. Mariusz idzie zatankować autko. No i zobaczymy, o której będziemy na miejscu. Także tankujemy i wyruszamy. Jestem ciekawy, ile wejdzie. O! No! Czyżby już? Kurczę! A my nie mamy 50 litrów zbiornik? Coraz więcej wchodzi. Coraz więcej wchodzi. Dobra, kochani. Szybciutko płacimy i lecimy, bo przecież plaża czeka. Rytka, masz parawan? jak my pójdziemy na plażę bez parawanu? Damy sobie radę. Damy sobie radę? No pewnie. Od Grażynki pożyczymy wreczego. Parawan nad morzem to podstawa. No i opuszczamy nasze kochane Jastrzębie na jakiś czas. Ciekawe, czy ktoś będzie tęsknił za nami. No na pewno nasze kotki. Tak jest. Na pewno nasze kotki, ale do kotków to wrócimy jeszcze w tym filmiku. No i co? Zatankowani jesteśmy. Zasięg mamy 1380 km na pełnym baku, ale to się będzie zwiększać. Pojedziemy ekonomicznie, no i zobaczymy, o której będziemy na miejscu. No i też jakie spalanie uzyskamy, nie, Dytka? No pewnie. Tak jest. No to kierunek autostrada. Robimy króciutką aktualizację. Jedziemy cały czas, jak widzicie. No ale zaczynaliśmy z zasięgiem 1380 km. No to teraz zerknijcie tutaj. Ile mamy? Mamy zasięg 1410. No i już ponad 100 km zrobiliśmy. Także fantastycznie. Im bliżej Krynicy, tym więcej paliwa mamy na pokładzie, także kochani, polecamy podróże do Krynicy, a my lecimy, robimy sobie małe karaoke, śpiewamy, czego słucham? Sobie. Śpiewamy, znaczy Edytka śpiewa, ja się drę, a czego słuchamy, Edytka? Dżemu. Pokaż ładnie, dżem, złota kolekcja, godzinkę też widzicie, tak, jest. Tak mgliście jest troszeczkę po drodze. O, tak. Akurat aktualizacja tablicy będzie. No, do Gdańska mamy 457 km. Bardzo fajnie, cały czas autostradą, elegancko. No i zobaczcie, mgła tak dookoła troszeczkę, no nie taka urlopowa pogoda, no ale mamy nadzieję, że w Krynicy będzie słoneczko. Może zasłużyliśmy. Kochani, jeżeli chodzi o karaoke, to zmieniliśmy repertuar. Teraz słuchamy i śpiewamy Sanach. A jakie u Ciebie, Mariusz, zmiany?
A u mnie, słuchajcie, 200 km zrobione i zasięg znowu się zwiększył. Było 1420, a jest 1430. Brawo! Po kolejnej setce, czyli 200 km mamy za sobą od początku, o 1420. Jak widzicie, jedziemy bardzo ekonomicznie, spokojnie, no ale wesoło, śpiewamy. Tak wygląda wszystko dookoła. Tak cały jest. Cały czas. A teraz widzimy się na parkingu, na jakimś małym odpoczynku. Tak, teraz to zobaczymy się na małym odpoczynku, troszkę przerwy zrobimy, wyprostujemy sobie nóżki. No i czeka nas malutka zmiana. Chwila odpoczynku, toaleta, wyprostowanie kości. No i lecimy dalej. No prawie połowa trasy za nami. No i fajnie. Spokojnie, fajnie. Tylko zimno, jest naprawdę zimno. Ale jedziemy spokojnie, bawimy się, radujemy tą podróżą i w ogóle tą przygodą. Powolutku, ekonomicznie, jak widzieliście, ale zobaczymy, jak to wyjdzie na sam koniec. Też Wam pokażemy te statystyki, jak to wygląda. No i co ogólnie bardzo fajnie, tylko chłodno. No kurczę, cały czas jest chłodno. Jeszcze wczesna pora, ale może no... Może się rozpogodzi, spokojnie. No ja tam chcę się opalać, ja tam chcę się rozwalić na tym, na plaży i opalać się. Zobaczymy. Kochani, na zdrówko. Wszyscy kichają. Zimno jest. Siedzimy sobie, odpoczywamy troszeczkę, no i teraz będzie zmiana, no. Edytka, no. Dasz radę? No zobaczymy. To na tempo maciku, stówką na autostradzie, no nic się nie dzieje. Jak ta autostrada? Prosta. Równa, w miarę. No i jakieś kolejny. No i się jedzie. Ale fajnie. Spokojnie, powolutku, ale do celu. Tak jest, spokojnie. Ale kochani, mówiliśmy o czym? O podkach naszych. Tak jest, bo tam też pojawił się, jak wspominaliśmy, że jedziemy do Krynicy, nad morze jedziemy, no to tam pojawił się komentarz, co z kotami w ogóle. My już to wyjaśnialiśmy bardzo, bardzo wiele razy, ale teraz też przypominamy, spokojnie kochani, nie przejmujcie się, nie denerwujcie się, przecież my za tydzień wracamy. Ale koty nie zostają same, spokojnie. Nie, mamy akurat super Celinkę, super Łukasza. Pozdrawiamy. Tak, dziękujemy, że zawsze jak my wyjeżdżamy gdzieś w trasę, nie ma nas w domu, no to oni pilnują kotków, oni dokarmiają, wymieniają żwirek. Zawsze są w gotowości. Zawsze pomocni, pobawią się z kotkami. No i fajnie, bo no nie jesteśmy uwiązani właśnie. Dzięki nim możemy też i podróżować, możemy gdzieś jechać, możemy coś załatwiać. A kotki dobrze się bawią, polubiły właśnie Celinkę, zwłaszcza Celinka też polubiła bardzo kotki, zwłaszcza Rysia, i też nie może się doczekać. Nieraz jest tak, że Celinka pyta się, kiedy jedziecie gdzieś? Jedźcie już, bo ja bym chciała do Rysia, ja bym chciała z Rysiem. Także fajnie i my mamy spokój i zabawę ma Celinka, także fajnie. Kotki są w dobrych rękach i zawsze, słuchajcie, no staramy się być odpowiedzialni. Nie zawsze wychodzi, ale jak coś, to zawsze dbamy o te zwierzaczki. Wiadomo, że jak ktoś ma w domu zwierzęta, no to już jest obowiązek, to już jest też odpowiedzialność. No i trzeba, kochani, o tym pamiętać. I o tym też. Tak jest. No. To załatwione. To mam. No to teraz. To mam. Jedziemy. Też masz to samo? Czyli się zgadza wszystko? Tak jest. Kochani, wychodzi słoneczko, ale o! O kurka, gdzie jest kierownica? Hejo, Edytka! Hejo! No jak się czujesz? No spoko. Spoko? No bardzo fajnie. Lecimy sobie, co nie? Lecimy pomalutku. Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. No chyba trzeba częściej podróżować. Koniecznie. Trzeba częściej podróżować. Odpoczęliśmy sobie na mopie, wyprostowaliśmy nóżki, zjedliśmy śniadanko. No a teraz pocinamy, jest godzina za 28. No i mamy naprawdę dobry czas. Dobry, nie? Nie? No, czyli jeszcze z tego dnia, jak będzie pogoda, to skorzystamy nad morzem. Oho! Masakra! Ktoś się wpakował. No, jednak lepiej, wolniej, ostrożniej, ale do celu. Tak jest. Oj, kochani, jak jedziecie gdzieś czy coś, uważajcie, bo to naprawdę czasem wystarczy chwila. A my dojeżdżamy do Włocławka.
co, skręcamy na Bydgoszcz? No niestety, no tym razem Bydgoszcz musimy ominąć, ale wszystkich z Bydgoszczy pozdrawiamy. Tak jest. Bo będziemy w Bydgoszczy kiedy, Dwka? Za miesiąc. Za miesiąc. Znowu długa podróż aparatów do Bydgoszczy właśnie. A teraz śmigamy prosto na Gdańsk. Za nami 400 ponad kilometrów, więc już blisko. Ale nie? Piękne słoneczko, zobacz. No, być może będzie zupełnie inna pogoda nad morzem. Na to liczymy. Tak. Zabraliśmy pełno olejków do opalania. Ja mam tylko kąpielówki. No to właśnie. No więc musi być liczę na to, że będzie ciepło. Raz jeszcze pozdrawiamy Bydgoszcz i lecimy dalej. Prosto. Lecimy teraz na Malbork, zjechaliśmy z autostrady, kochani, i pocinamy. Autostrada bezpłatna od samego Jastrzębia, jak się wbiliśmy na A1, tutaj aż do samego Gdańska. Jak kogoś to interesuje, autostrada jest cały czas bezpłatna, więc na spokojnie można pocinać. Można pocinać, pewnie. Tak jest. A teraz jedziemy już takimi bardziej malowniczymi dróżkami. No bo na autostradzie nic się nie dzieje, nuda. Tutaj coś więcej, więc jak będzie coś ciekawego, bo to też dla nas nowe tereny, tak jest, to na pewno coś tam postaramy się zgrać. Pierwszy znak na Krynicę Morską. Czyli w dobrym kierunku jedziemy. Tak jest. Dobrze idzie, Dytka. Trzymaj się mocno. Będzie zakręt. Uwaga. Wchodzimy w rondo. Spokojnie. Hops. Zjedź z ronda. O, dziękuję Andrzej za podpowiedź. Andrzej jedzie z nami i podpowiada. Ale Dytka też dobry nawigator. O, stare babki. Czyli to tutaj był ten przekop. Tak, Edytko? Tak. To tutaj były te tony bursztynów. Za 150 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Dzięki, Andrzej. To tutaj. Za 600 metrów na rondzie drugi zjazd. Aha, ta inwestycja. Te tony bursztynów, co tam wykopali. Znaczy, mieli wykopać. Ale chyba zostawili dla nas. No, taką mamy nadzieję. Okej. Aha. I tam, Edytko, teraz. Czyli to tu. Dobra. No, poważna inwestycja. Poważna inwestycja. Atrakcja turystyczna po prostu. Atrakcja turystyczna. Dobra. No to my chyba już bliżej. Już tuż. Chyba na lewo. No dokładnie. Aha. I zaraz jesteśmy w Krynicy Morskiej. O. Tak się jeździ.
do Krynicy. Odważny. No, widzieliście? Na gorącym uczynku. Tutaj chyba będzie pociąg jechał. Nie. Bardzo ładnie oprowadzasz, Mariusz, bardzo ładnie. Ja tutaj chyba zgłoszę się na przewodnika. Na przewodnika. Się nadaje jak... Nie, dobra, super. Kochani, no to teraz widzimy się już w Krynicy. Oho. Krynica, welcome to. Jesteśmy. Jesteśmy, kochani, już w Krynicy. A, czujesz, Edytka, powietrze? No, jak? Inne? No pewnie. Pięknie, no to jeszcze pokaż, która godzinka. Robimy aktualizację najpierw godzinki. Godzinki. Jest 20 po 12. Tutaj zerknijcie jeszcze tylko, o. Hops, hops. Zasięg 800 km, średnie mieliśmy 4,3. Tyle zostało w zbiorniku paliwka. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o podróż. No to teraz, kochani, widzimy się już na podsumowaniu. Tak jest. Ale letniki. Kochani, no to podsumujmy tę podróż, no bo zaczęło się tak niemrawo od mgły i w ogóle, ale pogoda tutaj w Krynicy przywitała nas. Superowo, słoneczko. Iście gorąca. Dziękutko. 24 stopnie, słoneczko. Ptaszki ćwierkają. Nie wiem, czy słyszycie. Ale wypoczniemy. No i słuchajcie, no widzieliście, ile nam to zajęło? Chyba z 7 godzin. Policz szybko, Edytka. No 7,5. 7,5? Coś takiego. Oczywiście, słuchajcie, można by było dużo, dużo szybciej, ale my ekonomicznie, spokojnie, powolutku, na cierpliwość, ale dojechaliśmy. Nie spieszyło nam się, wyjechaliśmy troszkę wcześniej, żeby właśnie być tutaj koło południa, żeby jeszcze tego dnia troszkę skorzystać. Nie spieszyło nam się, fajna przygoda, karaoke po drodze, spokojnie. No i do celu jesteśmy tutaj, u celu, cali zdrowi, bardzo fajnie. Autostradą jechaliśmy 530 km, bezpłatna autostrada, tam trzeba bilecik wziąć, ale potem jak się oddaje bilecik pani, no to bramki się podnoszą, także jak coś, to mówimy, że można od samej granicy z Czechami do Gdańska autostradą śmigać. Naprawdę super. 530 km zrobiliśmy autostradą, no i potem się zaczęło, bo chyba zrobiliśmy sobie po drodze dwa postoje, tak. Po 20 minut coś takiego. No i potem jak zjechaliśmy z autostrady, to w stronę Malborka zaczęły się roboty drogowe. Tam widzieliście chyba na przebitce też właśnie. Tam staliśmy troszeczkę. No i jak dojechaliśmy do, chyba w Kętach, Kętach. A, stare przyzwyczajenie. W Kątach Rybackich też tak. Było. Utrudnienie też było. Droga była robiona, ale Grażynka mówiła, że teraz to już luksusowo się przejeżdża, bo było gorzej. Było dużo gorzej. Cierpliwość była dużo, dużo większa potrzebna. A tak, to fajnie jesteśmy tutaj. Poznaliśmy się z Grażynką. Bardzo fajnie zostaliśmy ciepło przyjęci. Pogadaliśmy sobie. Dostaliśmy pokoik. Jesteśmy w swoim pokoju, kochani. Przebraliśmy się, odświeżyliśmy się. No i tak chcieliśmy podsumować tylko tę podróż, ten filmik. Właśnie teraz sobie pójdziemy, żeby się tak bardziej poznać, żeby sobie pogadać, wiadomo. Pozwiedzać troszkę. Zobaczymy, gdzie tu jesteśmy. Tak, no i oczywiście w kolejnych filmikach, no to zobaczycie też kawałeczek Krynicy morskiej właśnie, bo to też dla nas nowość w ogóle, więc zobaczymy, jak to tutaj żyje na początku czerwca, ale już widzieliśmy, że naprawdę sporo turystów, sporo rejestracji ze Śląska jest. No właśnie. No i słuchajcie, no i właśnie tutaj z nadmorza, z Krynicy morskiej zrobimy Q&A. Q&A, czyli następny filmik powinien być właśnie... Tak, pytanie i odpowiedzi. Pytania. I odpowiedzi. Zabraliśmy sobie te wasze pytania, spisaliśmy sobie na karteczkach, będziemy losować. No, myślę, że będzie coś też wymyślimy. Ciekawie. A teraz, kochani, dziękujemy wam za wspólną podróż, za to, że byliście z nami, że towarzyszycie nam za każdym razem, gdzie tylko się udajemy, to jesteście z nami w tej przygodzie. Dziękujemy za poświęcony czas, za te łapeczki i oczywiście, jeżeli wy jesteście też gdzieś na wyjazdach, czy w ogóle macie chwilę, to też odpoczywajcie, relaksujcie się, no i cieszcie się fajną pogodą. Trzymajcie się w zdrowiu, pozdrawiamy i oczywiście do następnego. Pa, pa.